Po przegranej na wyjeździe z Wisłą Płock 30-32 MTS podejmował przed własną publicznością Czuwaj Przemyśl. Podopiecznych Rafała Bugajskiego czekało trudne zadanie, bowiem rywal z województwa podkarpackiego w tym sezonie spisuje się bardzo dobrze. Po nerwowym początku MTS pierwszy uspokoił grę. W 7 minucie chrzanowianie po kontrataku wykończonym przez Adriana Danysza wyszli na prowadzenie 4-2. Nie na długo, bowiem dzięki dwóm karnym podyktowanym za faulę na Macieju Kubisztalu goście doprowadzili do remisu. W tej odsłonie gry szanowianom kilkukrotnie udawało się odskoczyć na 2-3 trafienia, ale wtedy rywale grali na doświadczonego Kubisztala i ten albo dawał się sfaulować, albo zdobywał kolejne bramki z koła. W 22 minucie Kacper Węgrzyn trafił na 11-9, ale goście ponownie szybko wyrównali i wykorzystując okres słabszej gry gospodarzy wyszli na dwubramkowe prowadzenie 15-13. Chrzanowianom tuż przed przerwą udało się jeszcze doprowadzić do wyrównania ze sprawą ekwilibrystycznego wykończenia Dawida Skoczylasa na 15-15. Ostatnie słowo w tej połowie należało jednak do gości i wynik po pierwszej połowie na 16-15 dla przyjezdnych ustalił Maciej Kubisztal. Po zmianie stron MTS rzucił się do odrabiania strat. Lepsza gra pozwoliła szanowianom szybko wyrównać, a nawet wyjść na kilkubramkowe prowadzenie. W 35 minucie Patryk Rola trafił na 20-17. Niestety późniejsza seria błędów szanowian w ataku pozwoliła przyjezdnym powrócić na prowadzenie. Podopieczni Rafała Bugajskiego mieli spore problemy z dobrze dysponowanymi rywalami i nie mogli złapać właściwego rytmu gry. Sporo negatywnych emocji wywoływali także sędziowie swoimi decyzjami, gdy nie dostrzegali przewinień drużyny z Przemyśla. Kilka takich decyzji podcięło skrzydła gospodarzom i końcówka spotkania należała już do szczypiornistów Czuwaju, którzy skutecznie wykorzystywali błędy chrzanowian, powiększając prowadzenie. MTS nie był w stanie odwrócić losów meczu i ostatecznie Czuwaj Przemyśl pokonał gospodarzy 37-31. Uczulałem zespół przed meczem, że zespół jest doświadczony i cwany. No niestety przeciwnik okazał się lepszy. No cóż powiedzieć, należy tylko no, zakasać rękawy i próbować w następnych meczach no, zagrać lepsze zawody, bo jednak za dużo było niedokładności Graliśmy słabo w obronie, momentami powiedziałbym, że po dobrym okresie gry przestawaliśmy grać zespołowo. Zespół przyjezdny to wykorzystał. Porażka bardzo bolesna, tym bardziej, że myślę na własne życzenie oddaliśmy inicjatywę rywalowi. Nie graliśmy swojej piłki ręcznej taką jak potrafimy, czyli szybkie kontry, mocna obrona. Nie możemy też na sędziów zwalać, bo prowadziliśmy w drugiej połowie, niepotrzebnie traciliśmy piłki, czy faule ofensywne, czy wyrzucone do przeciwnika. Dzisiaj zawiedliśmy, jeśli chodzi o szybką grę, bo jednak za długo trzymaliśmy tą piłkę. Można było mieć takie wrażenie, że każdy próbuje walczyć samodzielnie, ale no, niestety po prostu coś dzisiaj nie zadziałało, tak? Nie mogliśmy przeprowadzić skutecznych akcji. No i tak, właśnie to wiązanie się no, nie było potrzebne. Pokazali nam bracia Kubisztale, że no, musimy dużo pracować jeszcze w obronie, ponieważ dzisiaj nas strasznie zaskoczyli, strasznie nam dali popalić. Strasznie ciężko się grało na nich w obronie, ponieważ no, doświadczeni robili co chcieli tak naprawdę. My w obronie zagraliśmy bardzo słabo w tym meczu. Nie do tego przyzwyczailiśmy szanowską publiczność. Zespół przede wszystkim był bardziej doświadczony i cwańszy na boisku i to było widać. Do tego no, trzeba powiedzieć, że to co mieliśmy realizować, że dużo biegać, to zespół z Przemyśla naprawdę zaprezentował się motorycznie też bardzo dobrze. No i wygrał zasłużenie, no, nic więcej no, nie można powiedzieć. No, musimy dalej pracować, żeby w następnych meczach poprawić swoje no, błędy. Na pewno zabrakło nam cwaniactwa no i konsekwencji w ataku. Konsekwencji w ataku w obronie. No, nie byliśmy tą samą drużyną, którą byliśmy w ostatnich meczach. I to cwaniactwo właśnie wyszło. No i doświadczenie przeciwnika. W następnej kolejce MTS zmierzy się na wyjeździe z Uniwersytetem Radom. Zrobimy wszystko, żeby wrócić silniejsi po tych dwóch porażkach. Myślę, że wszyscy oczekiwali tutaj, że będziemy faworytem w każdym meczu. Trudno powiedzieć, mamy w szeregach dużo młodych zawodników, dopiero się zgrywamy tak naprawdę. No ale w każdym meczu dajemy sobie wszystko i postaramy się wygrywać każdy następny mecz. My się nie łamiemy, wiemy, że to jest chwilowy przestój. Dalej będziemy walczyć, zostawiać serce na boisku. Może wynik dzisiaj tego nie odzwierciedlił, ale każdy dał z siebie 100%. Po przegranej z Czuwajem Przemyśl MTS Chrzanów spadł na 4. miejsce w ligowej tabeli. Liderem rozgrywek z 14 punktami dorobku jest AZS AWF Biała Podlaska.